Hej, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z gry Farming Simulator 19 na mapce Erlengrad, czyli najnowszy DLC do farminga Alpine. Jak widzicie, stan mojego konta nie jest zbyt ciekawy i tutaj staram się jakoś nadgonić to po prostu robiąc misje różnego rodzaju. Tutaj na chwilę obecną wykonałem misję na pol numer 14 za 8000 euro, więc myślę, że całkiem przyzwoita sumka nam wleciała. Teraz bierzemy misję na 11 i Halinka tutaj jak najbardziej będzie sobie tą misję wykonywała. A my mamy do zrobienia mały deal w postaci sprzedaży niektórych naszych plonów, moi drodzy, ponieważ mamy teraz taki okres, gdzie na przykład, jak zobaczymy sobie do silosu, to mamy możliwość sprzedania za całkiem przyzwoitą cenę pszenicę, jęczmień i w sumie owiec chyba też dałoby radę sprzedać, tak mi się wydaje. Mleko jest też w dosyć przyzwoitej fazie, jeśli chodzi o cenę. Zobaczcie, że to nie jest jakaś tam wysoka cena, ale nie jest też ta najniższa. A ja nie mam pieniędzy za bardzo, więc pszenica, jak widzicie, tutaj mamy całkiem dobrą cenę. Nie jest to też najwyższa, ale nie jest też najniższa. Z jęczmieniem jest bardzo podobnie. Ceny są takie, ponieważ mamy też tutaj ustawioną trudność gospodarczą na normalną, dlatego no nie będzie to jakoś tam łatwe do zorganizowania. Na początek myślę, że sobie sprzedamy po prostu standardowo zaczniemy od pszenicy. Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. I co dalej? Dalej zrobimy sobie taki myk, że ja tutaj zaprojektuję sobie na autodrive'ie traskę, moi drodzy. Tylko chcę widzieć linię, żebym miał możliwość. Teraz tak, gdzie ta pszenica jest za najwyższą cenę? To jest młyn Felsbrunn i to gdzie musimy jechać? Młyn Felsbrunn, z tego co pamiętam, to jest tak, tutaj. Dlatego my musimy wschodni silos kolejowy, na wschodni silos kolejowy to zawozić. Więc myślę, że nie będzie problemu, bo my tam mamy chyba nawet zrobione podpięcie, skąd zobaczymy. Tu mamy silos wyładunek. Silos wyładunek do wschodni silos kolejowy. Szukamy pszenicy. Mamy pszenicę. Ale wiecie co, zrobimy tak, że ja sobie pojadę. Pierwszy transporcik poobserwuje Władka, jak on tutaj jeździ. Czemu on pojechał w tamtą stronę? Gdzie jest wschodni? A gdzie jest? Bo tu jest zachodni też. Silos. W tym miejscu. Chyba, że ja coś pomyliłem. No dobra, w każdym razie zobaczymy. On niech sobie tutaj jeździ. Tutaj jak skończymy nawożenie, to po prostu mam do zrobienia kilka prac na gospodarstwie. Chcę też zarobić trochę pieniędzy, ponieważ krówki, fajnie by było, żeby te krówki dostawały już TMR. W sumie niedługo, bo mam tutaj chyba, z tego co pamiętam, kamzika do danego, który jest dosyć tani. I powinien się fajnie sprawdzić tutaj w przypadku właśnie krówek. Na razie krówkom nie dajemy słomy, bo jak będę miał po prostu rozsiewacz, rozdrabniacz jakiś, albo właśnie paszowóz, to wtedy będę się bawił właśnie w takie prace jak słomę. Jak nie dajecie słomy, krowy są o 5% mniej wydajne, jednak to, że wy nie dacie tej słomy, to nie znaczy, że nic nie będziecie mieli. Nie dajecie słomy na sezonach, dostajecie gnojowice, dajecie słomę, nie dostajecie gnojowice, dostajecie obornik. Tak to wygląda, tylko w przypadku, gdy nie dajecie tej słomy, to wydajność spadnie właśnie o te 5%, więc tego mleka będzie troszeczkę mniej. No i gdzie on teraz płynie? On się tam wykręcił? Na rondzie? Ale świr. No dobra. O co tu chodzi?
tym momencie. To było dziwne. To było naprawdę dziwne. Dobra, dajmy mu jeszcze chwilę. Dobra, mam mały problem z pracownikiem niestety, jeśli chodzi o autodrive'a. Nie wiem czemu nie chce on jechać tak normalnie sprzedać. Zobaczymy, czy teraz w ogóle pojedzie w dobre miejsce. Jeśli nie pojedzie, to znaczy, że gdzieś tam musi być błąd na trasie. Ale gdyby nie mógł dojechać do miejsca docelowego, to raczej nie podjąłby się nawet tego, żeby tam w ogóle pojechać. Także ciężka sprawa. Na chwilę obecną krowy mają tylko i wyłącznie trawę i tak zostanie. Ja tutaj czekam, bo powinien za chwilę do mnie dojechać. O, jest, jest. Pracownik skończył tam misję wykonywać, odebraliśmy ją sobie już, więc fajnie. Cześć Halinka. Dobra Halinka, już możesz stanąć, ja już przejmę towar. Bardzo ci dziękuję. Teraz tak zrobimy. Jak mówiłem, małe porządki na gospodarstwie trzeba zrobić. I będę musiał przewieźć tłumę pod tą nową wiatę od Precision Farming. Pomyślałem, że fajnie ona się właśnie wkomponuje w miejsce tam w tą wiatę. Z jednej strony sobie zrobimy słomę, z drugiej strony zrobimy sobie sianko, a na środku nawet może sobie stać jakiś ciągnik bądź też kombajn. Także no, na spokojnie tutaj sobie jakoś to ogarniemy. Tylko muszę tu jeszcze rozwiązać problem z tym, o, z wapnem. Dobra, mamy. I teraz tak. Odpinamy, robimy tak. Do tyłu. No i pięknie to wyszło, fajnie, fajnie. Teraz jeśli chodzi o słomę i siano, to trzeba będzie to zebrać tak, żebyśmy nie łapali jednego i drugiego. Obawiam się, że to może być największy problem tak naprawdę. Bo tam nawet mamy jedną belę słomy. No dobra, mamy fulla. I jedziemy teraz do wiaty. Zobaczymy, jak to tam wyjdzie. Kiszonka niedługo będzie też gotowa już do odebrania. Ja tak się zastanawiam, czy nie mam troszeczkę za głośno ustawionych maszyn. Ostatnio na live chcieliście, żebym podgłosił i tak chyba zostało. O, teraz będzie lepiej. Ja tak nie lubię, jak mi tak mega buczą, więc czasami fajnie jest posłuchać tych silników, ale na dłuższą metę, jak się gra tam na przykład godzinkę czy dwie, potrafi być to dosyć mocno upierdliwe. Także w szczególności na słuchawkach, bo wiadomo, że jak tam na głośnikach sobie gracie, to ta raczej nie powinna wam przeszkadzać, nie? Widzicie, tutaj jest całkiem spora ta wiatka. Wiatka u tatka. I teraz tak. Trzeba się ładnie wyprostować. Tutaj będziemy sobie właśnie magazynowali słomę i siano. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś normalnie układać. No i tak jestem trochę krzywo, to nie może być. Chciałbym tak w miarę fajnie prosto. Teraz robimy tak. Robimy B. Może być. No i pięknie to wyszło. Nawet można było jeszcze trochę do tyłu, ale bez przesady, niech ta słoma też ma jakiś tam przewiew. Następny transport słomy. No ja osobiście chciałbym się postarać i załadować go na górę, ale nie wiem, czy to się też uda. Bo to może nie być takie proste. Teraz, żebyśmy nie załapali. Widzicie? Opa. Ładnie zbiera. I jeszcze tą tutaj. Dobra, tamtą ściągniemy później. Znowu coś się spierniczyło i nie mogę tak normalnie siąść. O, tamten akurat dojechał. Wysypie nam tam ziarno. I później pamiętajcie, że my to musimy załadować w sumie na pociąg. Pociągiem wywieźć do młynu na Felsbrunn. Chociaż ja tam do Felsbrunn ostatnio coś wywoziłem i
Troszeczkę jestem zdziwiony, że tam potrzebują dalej pszenicy. No tyle pszenicy tam wywoziłem. Nie wiem jak to tam u nich się tam, co oni tam robią z tym wszystkim, wiecie? Naprawdę, mogliby się troszeczkę zacząć ograniczać w tej konsumpcji tej pszenicy. Dobra, cofamy sobie znowu. Okej. Tylko teraz tak, zrobimy... Niech będzie, że B. Kurde, Felek. Trochę się nie udało. Troszeczkę się nie udało. Za blisko podjechałem. Ale to jest do naprawienia. Jeszcze jedna próba, a przy okazji zrobimy coś takiego. Z drugiej strony? Dobra, nie będę tak układał ręcznie. No i znowu nie mogę wsiąść. Co jest grane? Dobra, musimy wyłączyć układanie. I do góry. No teraz powinno być troszeczkę lepiej. No i pięknie wyszło. Tylko tak. Kurde, co jest z tym? Zabieramy tamtą. I jeszcze siano tu muszę przywieźć. Tylko siano to ja bym też musiał jeszcze chyba w sumie. Ty kolego na gospę musisz przyjechać. I zaraz się tam załadujemy od nowa. W sumie to musiałbym może chociaż trochę tego siana dać krowom. Dziwne. Nie wiem, o co chodzi. Jakoś tak dzisiaj coś tutaj ta gra mi jakieś opory dziwne stawia. Siano, aha, dobra. I teraz ta bela jest napoczęta i ona nie może być stąd zabrana w żaden sposób? No, coś się zbugowało? No, zobaczymy. Załadujemy sobie znowu kolejny transport. Na koniec odcinka pewnie będziemy musieli... to sprzedać, wywieźć to pociągiem po prostu. Trzeba będzie jeszcze wsiąść do tego pociągu. I niekoniecznie byle jakiego, tylko do pociągu towarowego na Felsbrunn. Moi drodzy. Dobra, plandeka zwinięta, jedziemy pod rurę. Pszenica. Przyczepa ma dosyć małą pojemność, znaczy w sumie to taka, myślę, że spoko, no 10 tysięcy litrów to nie jest tak mało. No ale ten pracownik tutaj będzie się musiał najeździć, a ja z tego względu, że nie mogę w żaden sposób tutaj rozwiązać tego problemu, że nie mogę wsiadać do tych maszyn, to też jest jakiś tam, wiecie, tak dobrze widzę, to jest słom czy to jest siano? Bo te wyglądają inaczej. Nie mam tego skanera tutaj. To musimy jeszcze skaner kupić. Dobra. Lecimy po skaner. No nie mam skanera, przecież mam kupiony.
tutaj nie gra. Jakaś modyfikacja się nam tutaj wpierniczyła niestety. No to nie wiem, czy to jest siano, czy to nie jest siano. O co tu chodzi z tym? Global Company też powinno nam pokazywać, jak podejdziemy do Beli. Co to jest w sumie. A też nie pokazuje. No jest. Siano. Siano. Ale zobaczcie, że to siano i to siano to jest coś zupełnie innego. Tak jakby dwie różne tekstury. No dobra, no ale no, jak już tak jest, to niech będzie, ale... nie wiem. Kurde. Jak to jest w ogóle możliwe, nie? Że dwie różne tekstury siana. Mega dziwne. Na środku musimy stanąć. Wtedy będzie dobrze. Myślę, że tutaj chyba kombajn będziemy wprowadzać później. Też całkiem fajnie nam wyszło. Zobaczymy jeszcze, jak na górę uda się wstawić. Teraz już troszkę bardziej będę operował tutaj właśnie. No to zgarnęło teraz. Ona jeszcze tutaj stoi. Cześć. O, teraz mogę. Teraz mogę. Jak jest włączony Lumberjack z silną rączką, to wtedy nie możemy. Muszę pamiętać, żeby wyłączyć właśnie zbieranie, bo jak nie będę miał wyłączonego zbierania, to mi to trochę pokrzyżuje moje plany. Nie wiem, czy mi wystarczy kasy na kamzika z tych moich zbiorów całych. Teraz tak, robimy B. Znowu do góry lecimy. No ładnie się udało trafić. Fajnie to wyszło teraz. I jak tam wygląda nasza sprawa? Dobra. Jak zwykle, jak wchodzę do menu, to się gra zawiesza. Jak wygląda sprawa z naszymi silosami? Tutaj 10, tu 10, czyli jeszcze raz, dwa, trzy transporty musiałbym zrobić, bo w sumie to ziarno całe to ja będę musiał sprzedać. No tak jak mówię, kurczę, chciałbym też tutaj coś zostawić, tak naprawdę. Ale jeśli zostawię, no to może być troszeczkę problem. Tutaj tą belę sobie tutaj postawimy, bo ona i tak za dwa dni może zniknąć. W momencie, gdy jest. Od kiedy zaczęliśmy w ogóle. Otworzyliśmy tą belę. Więc teraz tak. Kolejna sprawa, jaką chcę zrobić, to będzie wywóz mleka. Mam 5000 litrów mleka i te krowy one zanim się ocielą, bo bez sezonu one to mleko produkowały. Teraz z sezonem tego mleka nie produkują, trzeba poczekać, aż się ocielą. Więc musimy się uzbroić tutaj w cierpliwość.
A 5000 litrów mleka drogą nie chodzi i nie chcę tego kisić przez 2 lata, zanim znowu będę chciał sprzedać mleko. Także myślę, że to jest spoko rozwiązanie będzie, jeżeli sobie sprzedamy. Mam nadzieję, mleko też nie jest jakimś tam górnej cenie teraz. Zaraz też sobie zobaczymy. Mamy mleko, no tak jak mówiłem, tutaj tak gdzieś powiedzmy po środku. Także spoko opcja nawet. Tylko jeszcze gdzie to mleko trzeba zawieźć? Mleko trzeba zawieźć do młyn zbożowy. No tak, zapomniałem. Młyn zbożowy jest tam. To jedziemy do młyna zbożowego. Sprzedamy mleko, później musimy wysłać pociąg. W sumie to zobaczmy jak to wygląda. Czy kolega już tam się wysypał? Tak, wysypał się. No to proszę, zapraszam na gospo. A my lecimy do młyna zbożowego sprzedać mleko. A myślę, że ogólnie jeśli chodzi o to, ten budynek, do którego wstawiam sobie teraz belę, bardzo fajnie wyszło. Tej mapy nie będę skanował całej od razu, bo to jest w żaden sposób mi to nie jest teraz potrzebne. Bo no, Felsbrun zeskanowałem całe, bo tam mam sporo hektarów i nie chciałoby mi się jeździć tam ze 2 godzinki na przykład, żeby te hektary skanować. Dlatego też wleciał taki szybki odcinek, jak zeskanować całą mapę. Sam tego też w sumie nie szukałem gdzieś tam, znaczy w sumie sam do tego nie doszedłem jak to zrobić. Po prostu szukałem gdzieś tam w internecie i w języku angielskim znalazłem w sumie to tłumaczenie, no ale to jest bez problemu, jak ktoś tam wam wytłumaczy dobrze i znacie angielski, to też sobie to znajdziecie. Także myślę, że spoko opcja. Z tego co mi się wydaje i widziałem, to tam legendary drop na polskim YouTubie też wrzucił taki filmik właśnie, jak sobie przeskanować całą mapę. Ja pomyślałem, że dla moich widzów tutaj również taki poradniczek szybki się przyda, dlatego nagrałem swój. Myślę, że część z was będzie zadowolona, patrząc też po odzew w komentarzach. Pisaliście, że bardzo przydatne to będzie. Dla mnie oczywiście też. Na przemasowie, tak jak wspominałem, nie będziemy wprowadzali precision farming, bo przemasowo to jest gospodarstwo kilkudziesięciohektarowe. Prawie 100 tam dobijmy. W sumie to tam będzie ze 100 hektarów, jeśli chodzi o powierzchnię, którą posiadam. Czy ja dobrze jadę? Dobrze jadę. O powierzchnię, którą posiadam, bo jeszcze do tego trzeba doliczyć tam łąkę i te nasze place, więc na pewno tam jest sporo tych hektarów. Ale tam nie będziemy wprowadzali, niestety. Także na spokojnie. Mleko sprzedane, no tych pieniędzy jakoś i tak, co chwilę, tak, tu coś mam, kupiłem ten skaner, zaraz, ej, ale czy ja mi się wydaje, jak cholerka, że miałem ten skaner. Tak się zastanawiam, czy może kupić 2 skanery. Mamy jeden. No nie, no nie ma, nie możemy, możemy jeden. No to spoko, bo mi się wydawało, że kupiłem skaner, ale to chyba mi się pomyliło, tam trzeba jechać. Pomyliło mi się pewnie ze świętokrzyską wsią. Towar przywieziony. Tutaj do tego wschodniego silosu musiałem przywieźć pszenicę, jęczmień i owies. Tylko tak się zastanawiam, bo my mamy na peronie musimy łazić. Tutaj jest na ziarno, tutaj też może być ziarno. I tam z tyłu. Ej, nie odjeżdżaj beze mnie. Też jest na ziarno, no to spoko. Bo bałem się, że nie będziemy mieli możliwości przewiezienia. No jak wysiadłem z pociągu. Nie, 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 nie. Co ja robię? Ładuj te pszenice, kurde, gościu, co jest grane? Tu se załadowałem, tu se wysypałem, jeszcze może co, pusty kombajn, ten, pusty pociąg bym puścił. No nic z tego. Załadujemy sobie tutaj cały pociąg i lecimy. Jak wiecie, tutaj pociąg dojeżdżając do końca mapy nam znika, on się tam teleportuje, wiecie sobie gdzieś tam na Felsbrunie. To jest myślę spoko opcja. Jęczmień tutaj damy. Kurczę, no zobaczcie, że na początku odcinka miałem 13 tysięcy. Jak sobie posprzedawaliśmy tam, misję oddaliśmy, tak? No a kończymy odcinek z tą samą kwotą. Mimo, że no trochę tutaj sprzedaliśmy rzeczy. Jedna rzecz, jednej rzeczy tutaj też nie rozumiem, jeśli chodzi o samego farminga, bo no zobaczcie to. Mamy pociąg,
który, żeby się załadować, musi zablokować całkowicie drogę. Jakby nie można było zrobić jakiejś takiej zajezdni na bok do tego punktu z załadunkiem, no to jest dziwne. Też mogliby trochę pomyśleć nad popracowaniem tej lokomotywy, no zrobili nową mapkę, mogli tutaj dorzucić jakąś nową lokomotywę, żeby to fajnie wyglądało. Niestety nie mamy czegoś takiego. Bo nawet ta lokomotywa tutaj, jak zobaczymy, to zegary nawet nie działają. To jest strasznie smutne. Także, no kiepsko wyszło, kiepsko. Lecimy teraz na koniec mapy, tak naprawdę. Wysłać pociąg do Pelsbrunn. I on tam sobie przejedzie, dostaniemy kasę. Myślę, liczę tak na 40 tysięcy. Tak szczerze wam powiem. Zobaczymy, czy się uda tyle zarobić. Miałbym taką nadzieję. No 40 tysięcy to już jest fajna kwotka, za którą no na pewno kupiłbym Kamzika. To po pierwsze. No a co dalej, to zobaczymy. Bo tak, będziemy musieli zrobić tutaj zbiory w tym roku. Myślę, że siano i... że siano z tego roku już będziemy mogli śmiało zacząć sobie też sprzedawać normalnie. Te krowy, one na razie mają tylko kilka krów, co prawda, więc one jakoś tam też mega dużo nie jedzą. Powinno być w porządku. Ta biogazownia też jest taka malutka. No tak. O, 50 tysięcy, no to ładnie. Liczyłem na 40 parę, bo z tego co tam patrzyłem, to niestety, ale... no pszenica tam była po 700, jęczmień też coś koło tego. O, jest 1300. Ale w sumie chyba tam wyszło coś ponad około 60 tysięcy litrów, że sprzedaliśmy, także i tak jesteśmy fajnie do przodu, bo lepiej mieć te pieniądze niż ich nie mieć. 63 tysiące to już jest coś, kwota, za którą możemy coś tam sobie fajnego w miarę kupić, także sądzę, że to jest spoko opcja. O dobra, ja tym tak nie cofnę, nic z tego. Ja nie umiem tak cofać. Zrobimy sobie tutaj taką rundkę i zaparkujemy to sobie, o, gdzieś w tym miejscu. Tą beczkę na mleko i wodę. Joskinki nie potrzebuję, bo tak naprawdę mamy tą pompę zamontowaną. Więc ja Joskinkę bym chciał sobie chyba sprzedać. Myślę, że tak, ona i tak tam. Jakbym zaprowadził nawet do sklepu, to i tak jakiś ten przychód nie byłby ogromny. Tu mamy przetrząsacz, tu mamy kombajn. Kombajn będę chciał przeparkować w sumie. Tam do tamtej wiaty. Ja mam nadzieję, że skoro jest pełne wsparcie dla Seasons, to że te budynki tutaj mają też wsparcie dla Seasons i ta słoma i siano mi stąd w cholerkę nie zniknie, nie? Bo jak zniknie, to będzie straszny smuteczek. I wyleje się fala hejtu, mówię wam to. Nie no, żartuję, ale myślę, że o to zadbali. No, tutaj sobie możemy śmiało kombajn wstawić, on tutaj będzie fajnie pasował. Header by się tu jeszcze zmieścił, albo coś z przyczepą nawet. Tylko, że no header? Nie no, headera nie będę wprowadzał już, bez przesady. Troszeczkę sobie tutaj jeszcze poprzestawiam maszyny na gospodarstwie. Bo tak, no nie chcę, żeby prasa stała pod chmurką. Prasa to jest taka, wiecie, maszyna, którą trzeba dbać. Bez przesady. Więc prasę sobie postawimy, myślę, nawet... że nie w tamtej wiacie, a tutaj w tej. Tam bym chciał mieć takie maszyny, które, wiecie, one mogą sobie troszeczkę nawet zmoknąć, coś takiego. Coś, jakaś przyczepa, przetrząsacz właśnie, pług, kultywator, a nie maszyny, które wymagają jakiejś tam takiej większego nakładu finansowego w momencie, gdy się zniszczą. Nie, no, tutaj pług możemy stąd zabrać. Dobra. Pług możemy postawić sobie śmiało, chociaż zrobimy tak, że skoro tutaj mamy kultywator, to niech pług stoi koło kultywatora, obok. Jak mamy małe maszyny, to nie musimy się martwić, bo te pojedyncze boksy teoretycznie możemy wykorzystać dwukrotnie dosłownie. Możemy tutaj dać jeszcze coś tam i powinno być też fajnie. Teraz tak. Tutaj mamy rozsiewacz do nawozu, bo jest takie troszeczkę bałagan się tu zrobił. Bo tu mamy też kosiarkę, mamy też przetrząsacz. W sumie to jest grabiarka.
Przetrząsacz można by też budować. Tutaj byśmy zrobili parking dla maszyn tak naprawdę, dla ciągników, a nie jakiś tam zbiór różnego rodzaju innych maszyn. Więc tak. To postawimy tutaj. Tamta przyczepa będzie stała niestety pod chmurką, bo ja nie będę się męczył z tym, żeby ją tam właśnie tutaj próbować się, męczył się i ustawiać. Chociaż ja bym ją tutaj na brzegu dał, to dałoby to radę, tak wiecie, zajeżdżać fajnie. Ale już dobra. A, tutaj muszę tak podpiąć. Innej opcji nie ma. I tak najpierw będę potrzebował kosiarkę naprzód podpiąć, a z tyłu przetrząsacz pewnie? Chociaż na seasonach nie musimy przetrząsać. Ale żeby to było tak troszeczkę bardziej realnie, to będziemy sobie to przetrząsać jak najbardziej. Chociaż mówię troszeczkę bardziej realnie, ale nie mówię, że tutaj będziemy grali w 100% realnie. Także pamiętajcie o tym, bo tam też czasami piszecie w komentarzach, że nie gram realnie. Każdy ma swój styl i gram tak, jak mi się po prostu podoba. Mogę jakieś tam wasze uwagi brać troszeczkę gdzieś tam do siebie. Ale gram tak, jak mi wygodnie po prostu, nie? Pamiętajcie, że choćbyście nie wiem, jak grali, to jest gra, to nigdy nie będzie realnie, nie? Także ja tutaj jeszcze tylko to sobie tam postawię, przyczepę postawię standardowo tutaj obok silosu. I myślę, że to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się podobało, to pamiętajcie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał, kliknijcie również w dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. Trzymajcie się, pozdrawiam. Hej!